Druk numer 480. Paragraf 1. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wstrzymanie procedowania ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą. Budowa ścieżki rowerowo-krakowskiej wraz z infrastrukturą po terenie Włodzi i Piastowskiej oraz budowa ścieżki rowerowo-krakowskiej wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż rzeki Rudawy. Wnioskowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej. Zdaniem Rady Dzielnicy ZIS powinien wycofać złożone wnioski w związku z procedowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Błonia Krakowskie, którego projekt, będący zgodny z opiniami Rady Dzielnicy 7, nie uwzględnia tak poprowadzonych inwestycji. Szanowni Państwo, ZIS nadal, te WZ-ki są procedowane. Dla nas jako zarządu jest to niezrozumiałe, że jest tworzony plan zagospodarowania przestrzennego przez jednostkę miejską, a inna jednostka miejska wykorzystuje, nazwać to trzeba powiedzieć, kulawy instrument, który nam narzucono w 2002 roku i usiłuje tylnymi drzwiami wprowadzić coś, czego ta dzielnica nie chciała, bo opiniowaliśmy to negatywnie i mieszkańcy też tego nie oczekują w tej formie. Ja tylko jedno pytanie, czy to jest ta inwestycja, która była podnoszona w czasie spotkania z konserwatorem? Tak, Kasia już był zaproszony i wiązała się tam co piastowską, że miejsce. Te WZ-ki są nadal procedowane, a przyznając skuteczność tej jednostki miejskiej, nie jest wykluczone, że jeszcze przed uchwaleniem planu zdążą mieć nawet pozwolenie. Zasadniczo są trzy opcje: albo realizacja koncepcji ZIS-u, wycinka drzew, albo likwidacja miejsc parkingowych, więc albo nie objęcie ścieżki, czwarta opcja. Więc jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Może wolniej. Ale słuchajcie, zarząd trzyma się prostej rzeczy. Ta rada podjęła dwie uchwały negatywne do budżetek robionych przez ZIS. Wydawało nam się, że to powinno zatrzymać, tym bardziej, że w projekcie planu dla Błoń Krakowskich nie ma tego przebiegu ścieżki po płycie Błoń. W związku z powyższym uważamy, że coś tu nie gra, że jedna jednostka robi tak, a inna jednostka korzysta z bandyckiego mechanizmu, jakim jest budżetka. To nie jest bandycka. Jest. Ja to nazywam po imieniu. Ktoś, kto wprowadził ten instrument, zrobił zielone światło dla deweloperów i dlatego dzisiaj mamy to, co mamy na naszej dzielnicy. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi, pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.